Cześć wszystkim kochani, witam z tej strony Big Rusher, witam w kolejnym odcinku For Honor. Także kochani, myślę, że to już jest ostatnia misja, jeżeli chodzi o rozdział Rycerze. Mam ostatni pod tytułem Wilki pośród owiec. W takim razie myślę, że zaczniemy od razu, bez zbędnego gadania i zobaczymy, co się dzieje. Byliśmy strażniczką, teraz jaką postacią następną będziemy? Strażnik, no tak, również płci męskiej w tej kwestii nie zabrakło. Jeżeli chodzi o talenty, ja zobaczę tutaj szybka regeneracja, pozycja pierwsza, w szybkim, średnim tempie odnawia się. No ja myślę, że to szybko to pozostawię, bo jednak na kilku takich przeciwników to się na pewno nada. Dobra, w takim razie idziemy do przodu. Nie ma co zatrzymywać gry. I zobaczymy, co nas czeka. Wilki pośród owiec. Co ten tytuł w ogóle daje takiego? Co nam mówi, że o czym będzie ta misja? Coś z wilkami pośród owiec. A owce może być jakimś synonimem. Ale dobra, nie ma co filozofować, goddammit. Zobaczymy. Dobra, są żołnierze. Jakiś wielki pojazd. Co oni mają zamierzają z nim zrobić? Master, why this fortress? It looks like it's just a storehouse. Czyli nie będziemy sterować. And that's why we're here. These barbarians. Ona musi być na jakichś obcasach, bo jest najwyższa z nich wszystkich. Co tu się dzieje? They embrace each other like they were all kin. Czyli mowa tutaj o wikingach. Będziemy z nim walczyć. To jest dalszy ciąg bitwy między rycerzami a wikingami. A paradoks taki, że następny rozdział będzie, że ja będę wikingiem. No ale okej. Okay. Czyżby on będzie moim przeciwnikiem? Now I had new questions. Ones that were much harder to answer. To pytanie błądzi. No okej. Co mamy robić? Ho, ho, ho. Oj, chyba tu spadnie. Being a skeptic was a death. No dobra, po prostu robimy rozpierdziel. Dobra, z tym chyba nie będzie trudno. Zobaczymy, czym się uda. O! Przełamanie gardy. Oho. Ło! O kurde! Skubany! Dobry! Jeszcze broń tarana. Boże! Co tu się dzieje? No nie, on mi, no rzuca ciągle, co jest? No co jest? Halo! Panie! Teraz zaczął koleś ożyć? Halo, nawet nie zdążę. No fajnie, że, no na pewno. Co tu się dzieje w ogóle? No tak, fajnie, rzucaj mną, jak szmatą. Giń, szmato. Kurde, no ten mnie już naprawdę wkurzył. Bo nie mogłem nic zrobić, dobra, oni w tą stronę. No tu widzę, że stan, wskaźnik jest taran, że musimy go. O kurde. Dziwne, że z tamtym przeciwnikiem na początku nam szło bardzo dobrze, ale koleś się na tyle wkurzył. Widzicie, botów nie ma co tutaj omijać, bo naprawdę potrafią wiele zdziałać. Dobra, tu jest jakaś ustawka w ogóle. Ulala. Kurde, żołnierz jest teraz wolniejszy, bo straciłem kondycję. Super, że się skierował w ogóle na jedną stronę. Widzicie, jest wolniejszy, zmęczył się. Dobrze, fajnie, super. Nie zatrzymuj mi gry. Ja nie mam teraz energii, kurde. Kurde.
Dobra, jest! Pięknie! Dobra, muszę się do tej postaci przyzwyczaić, bo on zupełnie inaczej działa niż strażniczka. A ja się przyzwyczaiłem po prostu do niej teraz, w ostatnim odcinku grając. Kto oglądał, to wie, o co chodzi. Dobra, czy tu ktoś się w ogóle kręci wokół niego? Jest jakiś punkcik w ogóle? No taranuj go! Dobra, niech atakuje. Dobra, wziął, upuścił gardę, jest dobrze. Pięknie! Tylko, że szkoda, że mam mało energii ciągle. Dobra, jak na razie taran jest bezpieczny. Wskaźnik na razie nie jest zbyt niski. Ale ja chyba od tych ognisty kul nie muszę go bronić, bo... Nie, no czemu nie dochodzisz tam? Trzymaj gardę! Na górę weź! Jest energia, pięknie. Ten przelatuje koło mnie. Dobra. Jak na razie wszystko dobrze działa. Czy tam ktoś się w ogóle teraz kręci koło tego tarana? Jak najbardziej. Widać już tutaj. Oho. Nie, tylko nie ona. A dlaczego? Zobaczcie sami. Jest mega szybka, kurczę. Jest, ale to jednak nie przeszkodziło strażnikowi. Wydał się lepszy. Dobra, co teraz? Następny jakiś twardziel. Boże, co tu się dzieje w ogóle? No atakuj! No tak, oczywiście. Zaczął atakować co innego. Trzymaj gardę! Jezu, nie wiem dlaczego mi się odłącza. I coś wolniej jakoś postać działa zupełnie. Wybacz, musiałem poprawić okulary. Bardziej wskaźnika broń tarana nie ma. Więc chyba nikt się nie kręci tam. A nie mam niestety pełnej kontroli. Dobra, tu jest nasz. Czy ktoś się kręci? Nie. Jest na razie pięknie. Pięknie. Dobrze jest. Oho, teraz oni. Dwóch naraz, pięknie. Widzę, że strażnik teraz przyspieszył trochę, jakże poklikamy kilka razy słabszym atakiem, bo nie mam po co na nich używać wszystkiego. O, dobra. Ej, zaraz, tutaj taran się niszczy, kurde. Czemu? Kto rozwalił go? Kochani, przepraszam za tą ścinkę, ale po prostu nie chciałem was zamęczać tym. Kilka razy powtarzałem po prostu tą misję, bo wydawała mi się naprawdę trudna. Walczyłem z jedną postacią, to zaraz z drugą przegrywałem. No i było naprawdę kiepsko. Bo zaraz zginąłem po prostu. Mało energii miałem. A nigdzie nie mogłem jej odnowić. Ale już jesteśmy blisko taranem. Wow. No tego chyba nie obronię, jeżeli oni używają katapulty. To już nie mam pojęcia jak zrobić. Chyba musimy po prostu pokonać te niedobitki. To będzie najlepsze chyba co zrobimy. Na tym chyba polega moja misja. Jezu, ilu tutaj jest? Więcej was matka nie miała? Jeju. Masakra jakaś. Ale taran idzie do przodu, także idziemy wszystko zgodnie z planem, nie? Dobra, tego kostka trzeba jakoś zniszczyć. Dobra, rozbijmy jego gardę, bo koleś się uważa za mocnego. Pięknie. Tak, fajnie. Myślałem, że będzie trudniej. Kurczę, nie mam za dużo energii. Się boję teraz walczyć tutaj. Pięknie. Dobra, uciekajmy, bo nie ma kondycji zbytnio. Oho,
16 metrów, czy ja mam tam wejść w ogóle? Nie, chyba raczej nie. Teraz nawet nie wejdziemy, bo oni jeszcze poruszają nim. Jest energia! Ten wskaźnik broni tarana chyba jest w niewłaściwym czasie, bo nic się przecież mu nie dzieje. Cel wykonany, pięknie. No i o to właśnie chodzi. To jest. Dostali w pierdziel. I to się liczy, zaraz, tu ktoś jest jeszcze mocny. A nie, dobra, to jest tylko z tych mocarzy. A, znowu ona. Oho. Dobra. No nie! Nie zaatakował. Pięknie, udało się. Wydawała mi się bossem. Mam tutaj podejść, tak? Zobaczymy, o co chodzi. Pięknie. Wejdziemy tam? Co to jest? A, tym sztyletem albo włócznią przyblokowali po prostu mechanizm i nie można tam wejść. Co się dzieje? Przeklęci wikingowie, no. Z nimi jest najtrudniej. Jeszcze nie zabraknie może samurajów do walki. Oj, widzę, że chyba walka z bossem. Oho! Mam nadzieję, że jak przegra, to nie będę musiał rozpoczynać od nowa, bo naprawdę... Dobrze, zablokowałem mu. Ajajaj! Kurczę, jesteśmy zmęczeni, no nie mogę nic zrobić. Na razie tylko defensywa pozostaje. Ale on też chyba się zmęczył. No, czemu? W ogóle inny ma wskaźnik energii, ten przeciwnik. Co jest? O! Jest naprawdę silny. Wow! Co jest? Kurczę, w ogóle nie daje mi to za wygraną. Co się dzieje? Ale jesteśmy zmęczeni. No nie, nic nie zrobię. No nie mogę nic zrobić. A kurczę, zablokować gardę teraz naprawdę jest ciężko. No ja pierdzielę, no. Atakuj go! Jezu, dlaczego mi postać za opóźnieniem działa? Kompletnie. Jeju, co jest? Ajajaj. Najtrudniejszy, jak mi się teraz zdarzył, no. Wie, jak się blokować. Przewiduje moje ruchy. Dobra, kopnijmy go. Kurczę, na dystans go trzeba trzymać. O, dobra, kiedy nie trzyma. Kopnij go. Dobra. Pięknie. I kopniaka. Pięknie. Udało się. Co się dzieje teraz? Kurczę, przez chwilę sorry, ale nie mogłem po prostu nic zrobić. O, spadłem. Ej, stracił przytomność. Kurczę, no. Ja pierdzielę. A Poli nam pomoże? Stay
kurczę, teraz tym kolesiem. Kurczę, ma takie uderzenia. Ohohoho, nadziałem go na te kolce. I to jest najłatwiejsza rzecz. Nawet nie zauważyłem ich wcześniej. Ale bym chyba przegrał z nim, coś czuję. Dobra, coś jeszcze? Idziemy do przodu zatem. Wow, strzały szkodzą. O! Myślałem, że kilku jest takich bossów. Dobra, na nich nie trzeba trzymać gardy tak naprawdę. Idziemy do przodu zatem. Czy ja tędy dojdę? Czy energia by mi się przydała? Aha, fajnie. Jest! Uff, naprawdę, można się zmęczyć takimi walkami. Dobra, idziemy. Teraz tu... Daj. Znowu nim mam walczyć? Nie! O kurde, wilki! Co to ma być? Ja pierdzielę. No to pięknie. Jak ja mam teraz się bronić? Wow, wow, wow! Co jest? No fajnie. Giń! Aha, w ten sposób, czyli oni się odbijają od mojej tarczy. No, nie chciał przez chwilę mi zadziałać. To mnie wkurza trochę. Ja chcę go zabić. Dobra, udało się. No nie, znowu one. Znowu te szmaty. Tak, nie zdążyłem gardy założyć. No nie, one już mi ujadają, zabierają energię. No pięknie wiedzieć. O, dobra, udało się. A ten skorzystał. No pięknie. Giń! No czemu mnie użarł? Zaraz mnie zabije. Coś czuję to, że źle się to skończy. Jednocześnie, że muszę od wilków się bronić. Jest! Przeszło dalej. Co teraz? Sorry, że nic nie mówiłem, ale po prostu musiałem się skupić na tej walce mocniej. Ale się rwie do walki. By przegrał. Gdyby nie te wilki, by przegrał. A teraz mógł przeżyć. Kurczę, no. Menda. Dobra, nasi teraz weszli. Możemy iść do przodu. Ja cię. Dobra, mamy tutaj jakiś gostków, który chyba się da łatwo, mam nadzieję, pokonać. Oho, dwóch na jednego, tak? No już teraz w sumie... Ty, ten już był na tej skalce. No, ten zdążył, kurczę, jest szybszy ode mnie. Jest! Dobra, musimy znaleźć tego wikinga, bo on zaczął mnie atakować. No i nie daruję mu. Jeszcze to, że przywoływał tych wikingów. Tych wilków, Boże. O, tutaj chyba jest. Czemu nie stał?
Miał nadzieję, że nas zniszczy. Ale jednak zdobyliśmy teren. Aha, dobra, czyli będzie walka w takim razie. Chcę, żeby bohater mógł walczyć z nami mieczem, bo tak to co, mógłby ściąć głowę i tyle. Przynajmniej ten wiking zginie z moich rąk jako bohater, że bronił tego miasta, a nie inaczej. No to działamy. Dobra, zrobiłem unik. Ajajaj! Chciałem zrobić pchnięcie, ale się nie udało. A, kurde, nie udało się! Nie, nie, nie zdążyłem. Kurczę! Nie mam teraz kondycji. Dobra, pobronię się trochę. Jest, udało się. Prawie. Kurczę, szybki jest. Ajajaj, co jest? Jest, udało się. Naprawdę, co ledwo. Za każdym razem chciałem zrobić przełamanie gardy i go kopnąć, żeby mógł go zaatakować ostatecznie, ale nie udawało mi się. Jakieś takie nieudane do piekła z tobą? A, no dobra, to rozumiem, że to w ich języku po prostu hell, no wiadomo, piekło. I tak to również mawiali. A to kto? Chyba nie Apolin. Why are we here? I think you know. Famine. This place houses their seed grain. There will be no new harvest. By winter, they will be killing each other over what little food is left. Oj! Sorry za ten dźwięk, ale przewaliłem mikrofon przez chwilę. I took an oath to fight for peace. Jednak co jest cała, ale misja z tym strażnikiem była najtrudniejsza. Hey. This food. Why are we not burning it all? What do you imagine the clans would do if we burned it all? They'd starve. Die. They would unite. But leave them scraps. Just enough for two, maybe three clans. They will fight each other over what remains. The wolves among them will rise. We're not here to kill them. We are here to teach them who they are. To set them free. Time to go home. A to ten medalion strażnika. To chyba koniec już. I czyżby już koniec rozdziału z rycerzami? Poziom 11. Pięknie. Dobra, kontynuujmy. Dokąd teraz historia nas zaniesie?
Wilki pośród owiec. Aha, okej. Okay. W takim razie następny rozdział widzę z wikingami jest. W takim razie, kochani, oczywiście mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jak co, ale ze strażnikiem było najtrudniej. No i ogólnie ta postać jest dość wolna. Chyba do multi to nawet bym go nie używał, bo po prostu no ciężko go ogarnąć. Chociaż jeżeli na trudniejsza, no to może być najbardziej skuteczna. Także, kochani, nie zapomnijcie o kciukach w górę, subskrybujcie, komentujcie, następny odcinek już się zacznie z nowym rozdziałem wikingami. Także do zobaczenia i usłyszenia następny. Trzymajcie się i pa pa!